23. seria spotkań PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Kwidzynie, gdzie MMTS podejmować będzie handball Stal Mielec. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muraz. Bardzo ważne spotkanie dla obydwu zespołów. Drużyna z Kwidzyna po słabym początku sezonu miała wspaniałą serię. No i teraz walczą o najlepszą czwórkę. Zawód, OMCF. Jeszcze Smoliko faulowany, ale trafia z bardzo trudnej pozycji. Dmitri. Dwa. To jest to, ta jego dynamika, rzut bieżny. Tyła. Jeszcze raz. Dynamicznie nie dochodzą do niego i to jest błąd. Pewnie było tu miejsca. Sobut jeszcze raz i broni Szczecina. OMCF, ależ podanie, tu było blisko straty, a jednak podaje do Wilka i ten zdobywa bramkę. O, duża przytomność u Górnecki. Tyła jeszcze raz, tutaj troszkę się potknął. Jankowski, jest trafienie. W bardzo trudnej sytuacji był. Zablokowany rzut. Mam wrażenie, że troszkę Pulizowicz pospieszył się. Chyba spodziewał się tego w ogóle podania Landwolcza. Teraz fał w ataku Guziewicza. Beznadziejne zagranie. Guziewicz, Sobut, Smolikow. Ależ złe podanie. Guziewicz zrehabilituje się za tę poprzednią złą akcję. Pusta bramka. I trafia Alan Guziewicz. Znowu trzy bramki przewagi w MTS-u. Ostatnia akcja w tej połowie. Sobut, czy jeszcze zdąży? Sobut, ale nie domknął tego rzutu. Trzy bramki przewagi w MTS-u. Zasłużono na razie prowadzenie. Gospodarze grają nieco lepiej. Teraz Smolikow próbował się urwać. Sobut! Dobrze, wyczyszczona tu obrona rywali. Orzechowski. Utyła. Też dobre podanie teraz do skrzydła. I trafia. Pierwsze trafienie Kacpra Majewskiego. I Szczecina górą. Po raz drugi dzisiaj wychodzi zwycięstwo z pojedynku. Graczyk. Świetnie przesuwa się to MMTS w obronie. Smolikow. Smolikow! O, długo się przygotowywał do tego rzutu, ale zbyt mocno i zbyt precyzyjnie rzucił. Kornecki. Do Orzechowskiego. Jeszcze do grani do skrzydła. Szyszko ze skrzydła! I 7 bramek przewagi. Kornecki. Jest jego trafienie. Drugie dzisiaj. Pribanicz. Jeszcze raz górą Szczecina. Tym razem dobija Pribanicz. No, myślę, że dzisiaj naprawdę Krzysztof Szczecina zasłużył na tą nagrodę dla najlepszego zawodnika. No właśnie, ogłasza to speaker. Będziemy na czwartym miejscu. Tak, tak. MMTS Kwidzyn będzie na razie na czwartym miejscu. Choć do sezonu, do końca sezonu pozostało jeszcze 3 kolejki po tej. MMTS Kwidzyn wygrywa zasłużenie, tak jak mówię, 29 do 23. Poczekamy jeszcze chwilę na wybór MVP tego spotkania. Zobaczymy też statystyki zapewne tego meczu. A Krzysztof Szczecina zostaje MVP tego spotkania. Nie ma się co dziwić. Zasłużone brawa dla bramkarza. Nie ma wątpliwości. On tu dzisiaj zrobił różnicę. A teraz dziękuję za uwagę już. Marcin Muraz. Do zobaczenia, do usłyszenia.